Chcę się dzisiaj odwołać do waszej wyobraźni. I wiem, że kiedy ja jeszcze nadużywałem alkoholu, to miałem bardzo bujną wyobraźnię. Pamiętam, jak będąc kiedyś w szpitalu, opowiadałem byłem na takim zabiegu, oczywiście byłem niewierzący wtedy i opowiadałem pielęgniarkom, no bo tak chciałem, wiecie, byłem młody chłopak, chciałem zaimponować pielęgniarkom, opowiadałem im, jak to byłem w Japonii, oczywiście nie byłem w Japonii, ale że byłem w Japonii i tam takie i takie rzeczy robiłem. Jak dzisiaj po latach sobie myślę, one albo były idiotki, albo chciały wierzyć w to, co ja mówiłem. Bo między innymi jedną z rzeczy, którą mówiłem, to to, że w Japonii rosną kwadratowe w przekroju drzewa. No i nie wiem, ale się im to, co im opowiadałem, to się im podobało. I dlatego chcę, żebyście użyli swojej wyobraźni. I chciałbym, żebyście sobie wyobrazili taką, wiecie, bardzo wysoką górę, takie, jak gdyby stoicie u podłoża góry i wysoko, wysoko w górze, to jest takie, może nie wiem, może 300, może 500 metrów pionowa skała w dół. Wiecie, taka ściana skalna. Nie wiem, czy ktoś z was był kiedyś na Giewoncie? O, to wiecie, na Giewoncie jest tak, że tam na samym szczycie to jest może miejsca tyle, jak tutaj na tej scenie. A z jednej strony się wchodzi na Giewont po łańcuchach, a z drugiej strony tutaj jest taka przepaść, która jak ktoś się trzyma, a ty się nachylisz i zobaczysz w dół, to jest tak coś koło 400 metrów pionowa ściana w dół. Ile? 700 metrów? No to widzisz, to może nawet... W każdym razie, no... Tyle, że jakby ktoś już, wiecie, zrobił tam krok, to jak spadnie na dół, to już dobranoc. I wiecie, jak myśmy tam 2 lata temu byli z żoną, to była taka grupa młodych ludzi, oni nie mają strachu. I taka jedna dziewczyna, tu była inna grupa taka, z którą ona była i ona tak mówi, to ustawcie się i tak wiecie, idzie i tak stoi praktycznie na przepaści. Oczywiście ktoś podbiegł, mówi, uważaj, uważaj. I teraz tak, chcę, żeby... Widzicie już mniej więcej taką górę z taką przepaścią? I teraz tak, gdybyście się wychylili, to zobaczycie, że gdzieś 2-3 metry poniżej was jest taka dziura w skale i w tej dziurze w skale orzeł buduje gniazdo. I 90% orłów budują swoje gniazda albo w takich półkach skalnych, gdzie pod spodem jest przepaść, albo na takich, powiedzmy, bardzo wysokich, najczęściej już uschniętych drzewach i robią to tylko z jednego powodu. Że w pewnym momencie, kiedy złożą jaja do gniazda, to w pewnym momencie, kiedy to piskle rośnie i rośnie i rośnie i rośnie, w pewnym momencie już mu w tym gniazdku jest niewygodnie. To gniazdo jest dobre dla tego małego pisklęcia, dopóki to pisklątko jest małe. Ale w pewnym momencie, jak to pisklątko rośnie, rośnie, to mamusia orlica albo tatuś orzeł już nie chcą, żeby ten pisklak był w gnieździe. I wtedy to mięciutkie, takie wiecie, ładnie wyścielone, bo to najpierw to są takie wielkie gałęzie, a potem na to jest jakiś mech, a potem jeszcze jakaś taka sianko i słoma i wszystko, i wszystko. I tam sobie te pisklaki do pewnego momentu są. Ale w pewnym momencie już jest za długo, żeby te pisklęta tam były. I wiecie, co robią rodzice? Rodzice nie wypychają ich, bo nie mają rączek. No tak mogliby skrzydłami. Ale w pewnym momencie mama przylatuje i tam jest taka, całe to gniazdo jest zbudowane, pod spodem jest takich kilka gałęzi. Orły są mistrzami budowania gniazda. Tam jest też tak, że nawet gdyby było jakieś dojście do tego gniazda, to żadne inne zwierzę do gniazda nie wejdzie, bo tam jest pełno takich gałęzi, które wyrastają na zewnątrz i takie są jakby nastroszone. Że nikt przez to nie przejdzie. Ale w pewnym momencie, najczęściej to jest orlica,
ona siada na tym gnieździe, na kraju tego gniazda i jednym ruchem, siadając na jedną gałązkę, sprawia, że ta gałązka, wiecie, ona tak jakby to siedzenie, tam gdzie siedzą te pisklęta, tam tak jakby im burzyła komfort siedzenia w środku i tym pisklętom, tym małym orłom już tam jest niewygodnie i nagle one nie mogą już tam usiedzieć, a już je bolą nóżki od stania i nagle taki orzeł rzuca się w przepaść. Jeszcze nigdy wcześniej nie latał. I dlatego im wyższa jest wysokość, im bardziej wysoko w skałach jest to gniazdo, tym łatwiej temu małemu orlątku jest zacząć szybować, lecieć, a potem, wiecie, unosić się w powietrzu. Piękny obraz, nie? Nawiasem mówiąc, podam wam jako ciekawostkę, nie miałem tego mówić, ale sobie myślę, w końcu nic mnie to nie kosztuje, tylko trochę dwie minutki czasu. Orły różnią się od wszystkich innych ptaków, bo kiedy ma dojść do zapłodnienia, to ich moment zjednoczenia się w akcie seksualnym jest inny niż u wszystkich innych ptaków. Orzeł i ona wzbijają się bardzo wysoko w górę, po czym łączą się ze sobą w takim akcie miłosnym, skrzydłami się przytulają i z olbrzymią prędkością zaczynają spadać w kierunku ziemi. I wtedy dochodzi do zapłodnienia. I rolą samca, czyli taty orła, czy męża orła, jest dosłownie nad samą ziemią ich wyhamować skrzydłami, żeby się nie rozbili o ziemię. A pani orłowa nie robi nic w kierunku, żeby się uratować, bo wiecie co? Ona polega na swoim. No, nie mężczyźnie, bo to nie jest mężczyzna. Nie na swoim mężu, no bo, ale wiecie, na samcu. Ona polega na samcu. I wiecie, i Pan Bóg tak to zrobił, że orły nie krzyżują się z kurczakami. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby z orła i z kury zrobiło się jedno jajko. Orły są osobną grupą, kurczaki są osobną grupą. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy widzieli, jak Bóg pewne rzeczy i dla nas przygotował i nas powołał i one są unikalne. Ale wiecie, z tej historii o gniazdach możemy się czegoś nauczyć. Pamiętacie, był taki czas, ja przeczytam z Ewangelii Mateusza z 8 rozdziału, werset od 18 do 20. Jezus, widząc wokół siebie lud, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do Jezusa: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Pamiętacie? Na poprzednim wykładzie mówiłem o kobietach, które, jedna zwłaszcza, ta Maria Magdalena, z której wyszło 7 demonów, ona poszła za Jezusem. Jezus nie powiedział jej: ty idź tam, opowiedz w wiosce, co się stało z tobą. Nie, ona poszła za Jezusem. A tu jest inny człowiek, który chce pójść za Jezusem. I mówi: Nauczycielu, pójdę z tobą, dokądkolwiek ty pójdziesz. A Jezus mu powiedział tak: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Czyli tak jakby Jezus powiedział: ja nie mam gniazda. Tak? Ja nie mam jamy. Lisy mają jamy, ptaki mają gniazda, a ja nie mam jamy. Czyli tak jakby Jezus powiedział: w pewnym momencie miałem gniazdo u Marii i u Józefa. W pewnym momencie siedziałem sobie w gniazdku, które moi rodzice przygotowali. Ale w pewnym momencie moja mama sprawiła, albo mój tata sprawił, ale najprawdopodobniej sprawił to ten mój tata, który jest w niebie, że musiałem opuścić swoje gniazdo. I teraz nie mam już swojego gniazda. Mogę iść do Galilei,
ale stamtąd wrócę, bo tam nie mam mojego gniazda. Mogę iść do Samarii, ale tam stamtąd wrócę, bo tam nie mam gniazda. Mogę iść do Judei czy do Jerozolimy, ale tam też nie mam gniazda. Nie mam gniazda, w którym mógłbym przebywać. I chcę ci powiedzieć, jeśli chcesz iść za Jezusem, jeśli chcesz służyć Jezusowi, musisz opuścić gniazdo. Gniazdo, w którym jesteś, jest dobre dla ciebie do pewnego momentu. W pewnym momencie gniazdo, w którym jesteś, musisz opuścić. Jeśli chcesz iść za Jezusem, to nie możesz przebywać tam, gdzie do tej pory byłeś. Jeśli chcesz iść za Jezusem, to miejsce, w którym byłeś do tej pory, to musi być koniec twojego stałego zameldowania. Ja nie mówię tego fizycznego zameldowania, bo dzisiaj już nie ma potrzeby meldunkowej, już dzisiaj w dowodach nowych nie ma adresu zameldowania. Ale mówiąc takim językiem ilustracji, takiej przypowieści biblijnej, jeśli chcesz iść za Jezusem, musisz opuścić swoje gniazdo. Jeśli chcesz biec z tymi, którzy biegną z Jezusem, nie możesz siedzieć w gnieździe. I odwrotnie, jeśli będziesz siedział w gnieździe, to inni ludzie, którzy pójdą z Jezusem i pójdą gdzieś do przodu, nie możesz z nimi iść, bo co? Bo ty jesteś w gnieździe. I dlatego chcę dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o opuszczaniu gniazda. O opuszczaniu takiej wygodnej sfery. Wyobraźcie sobie, że powiedzmy Terenia i Józio, no niech będzie Józio, poznają się, żenią się, wychodzą, ona wychodzi za mąż, zakładają rodzinę i na świat przychodzi Jasio. I Jasiu mieszka ze swoimi rodzicami w domku. I w pewnym momencie, kiedy Jasiu ma paręnaście lat, no najpierw miał kołyskę małą, potem miał większe łóżeczko i kiedy ma paręnaście lat, mówi: mamusiu i tatusiu, chcę mieć nową, taki nowy zestaw mebelków do mojego pokoju. No i rodzice kupują mu taki zestaw młodzieżowy mebelków. Wiecie, takie niebieskie, na niebiesko pomalowane szafki z takimi, nie wiem, metalowymi ramkami i coś tam jeszcze. Wszystko to jest takie właśnie jak dla takiego 16-letniego chłopca. Jasiu jest bardzo taki, wiecie, ukochany i zadowolony. I kiedy Jasiu mieszka już w tym pokoju 2-3 lata, czyli ma już teraz 19 lat, Jasiu poznaje Małgosię. I Małgosia mu się bardzo podoba. I Jasiu mówi tak: Małgosiu, czy chciałabyś być moją ukochaną? Wiecie, jest ten moment taki, kiedy tam jej coś tam nakłada na paluszek, a potem jest orkiestra, potem są dzwony, wiecie, jest ślub. I Jasiu przyprowadza Małgosię do swojego pokoju. I mieszkają już jako małżeństwo w tym pokoju, gdzie mebelki są takie młodzieżowe. I czy Małgosi wszystko pasuje w tym pokoju? Nie, Małgosia mówi: słuchaj, chodźmy, wynajmijmy mieszkanie. Jasiu mówi: ale no coś ty, tu mi jest tak wygodnie. Mamusia zapłaci za jedzonko, tatuś płaci za prąd i gaz. Po co ja będę wychodził z własnego domu? Przecież tu jest tak super. No i Jasiowi jest super, ale Gosia, czy Małgosia, jej jest niewygodnie. Dlaczego jej jest niewygodnie? Bo to gniazdko, które rodzice przygotowali dla Jasia, było dobre dla Jasia, kiedy Jasiu miał 16, 18, a nawet 19 lat. Ale kiedy przychodzi odpowiednia pora, Jasiu musi opuścić gniazdo. Bo jego rodzice nie przygotowali gniazdka dla Jasia i dla Małgosi i dla ich potomstwa, czyli dla swoich wnuków, tylko oni przygotowali gniazdko dla, sami wiecie dla kogo. I teraz mam dla was pytanie, czy znacie jakiegoś Jasia, który ma 54 lata, albo 60, a może więcej, a może trochę mniej, i on mówi, że on mieszka ze swoją mamusią. I że on nie chodzi do pracy, bo co?
bo mamusia przygotowała dla niego gniazdko. I Jasiu mieszka w tym gniazdku, Jasiu jest zadowolony. Jak jest kolejka w sklepie, to mamusia mówi: Jasiu, ty masz czas, skocz do kolejki, postój w kolejce 3 godziny, bo ja nie mam czasu, ja muszę pracować. A ty masz czas, możesz kupić, bo kawa przyszła, albo nie wiem, jakąś tanią wołowinę rzucili. Znacie takiego Jasia? Może też są jakieś Marysie takie, ja nie wiem. Ale myślę, że ta historia z Jasiem bardzo fajnie pokazuje, że przychodzi czas, żeby wyjść z gniazda. Gniazdo jest dobre na pewien moment, ale gniazdo nie jest do stałego zamieszkania. Tak naprawdę rodzice czy orły nie przygotowują gniazda dla siebie. One mogą na byle jakiej gałęzi, na byle jakiej skale się przespać i jest im fajnie. Ale wiedzą, że jak nie zrobią gniazdka dla małego pisklęcia, to to pisklątko nie przeżyje. I na pierwsze parę tygodni swojego życia pisklątko potrzebuje gniazdo. Chcę wam zadać takie pytanie. W jakim gniazdku jesteś dzisiaj? Co jest twoim gniazdkiem? I nie tyle mi chodzi o to, gdzie mieszkasz, ale chodzi mi o coś więcej, o coś głębiej, gdybyśmy próbowali zaglądnąć głębiej. To co jest twoim gniazdkiem? Co jest takim miejscem, w którym jest ci wygodnie, przyjemnie, nic cię tam nic nie kosztuje? Chcę wam opowiedzieć historię pewnego człowieka. Prawdziwą historię. Historia, która przydarzyła się naprawdę. Opowiadał mi ją pewien pastor ze Stanów o swoim przyjacielu. Parę lat młodszym od niego. I opowiadał o tym, jak ponad 20 kilka lat wcześniej pierwszy raz się spotkali. I kiedy się spotkali, bo do tej pory się nie znali, kiedy pierwszy raz się spotkali, to ten pastor, który mi to opowiadał, mówi: słuchaj, poznałem, załóżmy, że ten ktoś tam ma na imię Bill. Mówi, poznałem Billa przed wielu laty na pewnym takim spotkaniu w ratuszu miejskim. Było takie spotkanie, miasto zaprosiło różnych ważnych ludzi i między innymi jednym z zaproszonych był Bill. I kiedy ja spotkałem Billa, to Bill był 2 lata po studiach, pracował w pewnej korporacji i w tej korporacji zajmował już jedno z takich kierowniczych stanowisk. Niesamowicie łebski facet. I już zarabiał duże pieniądze 2 lata po studiach. No i kiedy tam poznali się, razem coś tam rozmawiali i ten pastor pyta się Billa: Bill, a co ty robisz? A on mówi: no jestem właśnie, pracuję w tej korporacji, jestem na kierowniczym stanowisku. No i od rana do późnej nocy pracuję w korporacji. A ten pastor mówi: wiesz, bo ja z kolei to... Nie, a ten go zapytał: a kim ty jesteś? Mówi: no wiesz, ja jestem pastorem. Ja prowadzę tutaj niedaleko taki zbór, niedawno żeśmy go założyli. I mówi, jedną rzeczą, mówi, a co takiego robisz? Co jest dla ciebie takie najważniejsze? Mówi, wiesz, najważniejsze to, co jest dla mnie w ciągu dnia, to jest każdego dnia rano mam taki czas z tym, który jak gdyby mnie zatrudnia. A kto to jest? Kto to jest? A mówi, to jest Jezus. Ja pracuję dla Jezusa, jestem zatrudniony przez Jezusa. I mówi, i to jest coś, co jest najważniejsze. Każdego dnia rano mam taki czas, który odkładam na bok i spędzam czas z Jezusem. Czytam wtedy Jego Słowo, słucham czasami jakichś wykładów, czasami zaglądam do jakiejś książki, ale generalnie rozmawiam z Jezusem, pytam się o różne rzeczy Jezusa i to jest najważniejsza rzecz w moim życiu. A Bill na to mówi, o... Ty się masz fajnie, twoje życie to jest inna bajka.
Ja to nie mam czasu na takie rzeczy. Ja rano o 5 wstaję, muszę szybko się ogolić, przygotować. Jeszcze najczęściej muszę wyprasować koszulę, bo po prostu u nas w firmie podstawa to jest piękny krawat i biała wyprasowana koszula. A żeby żony tak wcześnie rano nie budzić, to ja robię sobie, przygotowywuję się i już potem na 6 jadę do pracy. Często wracam do domu, jak dzieci śpią, więc mnie po prostu na takie luksusy nie stać. I pastor powiedział Billowi wtedy coś takiego. Mówi, wiesz, człowiek robi rzeczy te, które są dla niego ważne. Na rzeczy, które są dla niego ważne, zawsze znajdzie czas. Na rzeczy, które dla niego są nieważne, nawet nie zawraca sobie głowy, żeby znajdywać czas. A ponieważ dla mnie najważniejsze jest spotkać się z Jezusem, spędzić czas z Jezusem, dlatego to jest to, co najważniejszego w ciągu dnia robię i na co muszę znaleźć codziennie czas. No i pożegnali się i ewidentnie ten młody człowiek, ten Bill, był niezadowolony z tej rozmowy. No i wyszli z tej imprezy, na której byli razem, ich drogi się znowu rozeszły. Przez wiele miesięcy nie widzieli się, nie spotkali się, mimo że mieszkali tak naprawdę bardzo blisko siebie. No ale dlaczego się nie spotkali? Bo od rana do późnego wieczora Billa nie było w domu. Bill nie chodził, potem urodziły, ale to za chwilę. Tak jak powiedziałem, po kilku miesiącach gdzieś Bill był na zakupach, miał akurat jakieś jedno wolne popołudnie z firmy i był w takim dużym supermarkecie i patrzy się w pewnym momencie i widzi z daleka, a tam idzie pastor z jakąś kobietą, wtedy jeszcze nie wiedział, że to jest żona pastora. No i podszedł do nich, mówi, cześć, witam cię. No i ten pastor sobie przypomniał, mówi, cześć Bill, co u ciebie słychać? A Bill mówi, wiesz, chciałbym ciebie zaprosić do mnie do domu. I taki bardzo, wiecie, uchachany, zadowolony, radosny. No i mówi ten pastor, mówi, no dobrze, mówię, mogę przyjść, ale chciałbym cię zaprosić razem z żoną, żebyście nas odwiedzili. No to umówili się na odpowiedni dzień, tam za jakiś czas spotkali się. Kiedy się spotkali, to pastor miał cały czas takie jedno wielkie pytanie w głowie. Co takiego się stało z Billem, że nagle Bill po południu, bo to był piątek, on powinien być jeszcze o tej porze w pracy, co takiego jest, że Bill ma już czas? I pyta się, Bill, a co u ciebie? Jak ci leci? I nagle Bill nie zdąży odpowiedzieć, a żona Billa mówi tak. Pastorze, powiem ci coś. Od paru miesięcy Bill jest innym człowiekiem. Od paru miesięcy wzięła, chwyciła pastora za rękę, mówi, chodź pastorze, coś ci pokażę. Wzięła go, zaprowadziła go do innego pokoju i mówi, widzi pastor ten bujak? Taki, wiecie, na biegunach fotel. Mówi, widzi pastor ten biegun? Znaczy ten bujak? To krzesło na biegunach? Mówi, no widzę. Mówi, jakieś 2-3 dni po spotkaniu z pastorem Bill przyszedł do mnie i mówi, kochanie, muszę sobie kupić fotel na biegunach. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem, moja babcia sadzała mnie na kolana, siedzieliśmy w takim bujaku i moja babcia czytała mi historie biblijne. I chciałbym dzisiaj znowu przeżywać chwile, które przeżywałem kiedyś z moją babcią. I wtedy Bill opowiedział pastorowi i jego żonie, że pojechał do sklepu, kupił ten bujany fotel, po czym ustawił sobie, że każdego dnia rano przed pracą na 15 minut będzie spotykał się z Jezusem. I kiedy po kilku miesiącach spotkał tego pastora w tym supermarkecie, mówi, od kilku miesięcy codziennie rano spotykam się z Jezusem i powiem ci, zaczynam widzieć. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważył, to, że nie może siedzieć całymi dniami w pracy. Że musi popołudnia
że musi wywalczyć popołudnia dla siebie i dla rodziny. To była pierwsza rzecz, którą wierzę, że Pan Jezus mu pokazał w czasie, kiedy spotykał się każdego dnia z Jezusem. Ale to jest nie koniec historii. Zaczęli się przyjaźnić ze sobą i po kilku latach Bill dzwoni kiedyś późno wieczorem do pastora, mówi: pastorze, muszę z tobą porozmawiać, muszę do ciebie przyjechać. No wiesz, ale ja już jestem w piżamie, już jest późno. Nie szkodzi, ja muszę dzisiaj przyjechać. No i przyjechał do pastora, mówi: pastorze, mówi, wiesz, bo przez te wszystkie kilka ostatnich lat ja codziennie rano mam 15 minut z Jezusem w moim bujanym fotelu i patrzę się przez okno do ogródka i spotykam się i rozmawiam z Jezusem. I w trakcie, kiedy przez ostatnie parę miesięcy rozmawiam z Jezusem, to Jezus mi powiedział, że mam skończyć moją pracę, a w tym czasie już był jednym z trzech głównych menadżerów w firmie, więc bardzo dobrze zarabiał. Więc mówi: Pan Jezus mi powiedział, że mam skończyć pracę dla korporacji i że mam dołączyć do Ciebie i razem z Tobą budować Kościół. Pastor mówi tak: słuchaj, Bill, fajnie z Twojej strony, ale wiesz co, wróć z powrotem do Twojego bujanego fotela, spędź jeszcze jakiś czas i pomódź się. Słuchaj, my nie chcemy mieć Ciebie i Twojej rodziny na naszych sumieniach. Twoja pensja w stosunku do wynagrodzenia, które ja dostaję za moją służbę, to jest jak Mont Everest do równicy. Tak? To jest bardzo... moje wynagrodzenie jest bardzo niskie. A Bill mówi: wiesz, ja nie muszę wracać na 3 tygodnie, żeby się pytać. Pan mi już to powiedział. Pan mi powiedział, że on się zatroszczy o wszystkie moje potrzeby. Ja przez te lata mam troszeczkę odłożone na kupce. Mi to wystarczy. Nawet jeśli byście nie mieli jako Kościół tyle pieniędzy, żeby mnie wynagrodzić, to ja dam sobie przez jakiś czas radę. I dołączył do nich. I przez kilkanaście lat razem współtworzyli. Dzisiaj to jest jeden z największych kościołów w Stanach Zjednoczonych. Wszystko dlatego, że Bill zaczął codziennie rano spędzać 15 minut z Jezusem. Z zegarkiem w ręku. Jako dobry biznesmen. Ale to nie jest koniec historii. Upłynęło kilkanaście lat, Kościół dobrze funkcjonował i pewnego dnia siedzą w gabinecie u pastora i nagle Bill mówi tak: Bill, znaczy pastorze, chciałbym coś ci powiedzieć. No słucham cię. Wiesz, ty wiesz, że ja od tych kilkunastu lat, jak jestem tutaj z wami w kościele, to ja codziennie rano mam swoje 15 minut z Jezusem w moim bujanym fotelu. I patrząc się na ogródek i patrząc się na las, który widać z okien mojego pokoju. I wiesz, ostatnio Jezus mi powiedział, że dobiegł czas, żebym przestał pracować dla was, a ponieważ mój znajomy w innym stanie otwiera nowy kościół, to ja chcę pojechać i pomóc mu otwierać jego, pomóc mu zakładać nowy zbór, nowy kościół. A pastor mówi: Bill, ale słuchaj, oni nie mają, bo ja, mówi, też słyszałem o tym projekcie, oni nie mają żadnych środków, z czego będziesz żył, jak utrzymasz swoją rodzinę. U nas przynajmniej jesteś jakby na socjalu, bo taka jest wysokość tego, co pastorzy zarabiają. Nie wszyscy. A Bill mówi do pastora tak, mówi: wiesz co, jak i do tej pory Pan o nas się zatroszczył, to i tam się zatroszczy. Kiedy trzeba będzie, to może na pół etatu albo na ćwierć etatu coś popracuję, ale resztę czasu będę mógł poświęcić tworzeniu i zakładaniu nowego kościoła. I jak Pan mu powiedział, tak zrobił i Pan go pobłogosławił. Upłynęło kolejne paręnaście lat. Ten drugi kościół, który zaczęli zakładać w innym stanie, dzisiaj należy do jednego z największych kościołów w Stanach Zjednoczonych. I ktoś by powiedział: wiecie dlaczego? Tylko dlatego,
że jeden kluczowy facet postanowił 15 minut codziennie rano spędzić z Jezusem. W swoim bujanym futelu, patrząc się przez okno, podziwiając piękno Bożego stworzenia i pytając się: Panie, co masz dla mnie? Ale to nie jest koniec historii. Kiedy już kilkanaście lat przepracował w nowym miejscu, pewnego dnia rano, siedząc w bujanym fotelu, jego żona przyniosła mu list. List był z kliniki. U Billa zdiagnozowano raka. Myślicie, że Bill przestał się codziennie rano spotykać 15 minut z Jezusem? Nie. Do czasu, dopóki Billa nie zabrano do szpitala, Bill codziennie rano w swoim bujanym fotelu spotykał się z Jezusem. Ale to nie jest koniec historii. Kiedy Bill był w szpitalu i jego żona pytała się: kochanie, co ci przynieść? Co byś chciał z domu? Może ci rosołku zrobię, albo jakiegoś kurczaczka, albo coś. Jedną rzecz, o którą prosił Bill, mówi: gdybym tylko mógł siedzieć w krześle, to chciałbym, żebyś mi przyniosła z domu bujany fotel. Bill odszedł. Parę miesięcy, bo ten pastor z pierwszego kościoła nie mógł być na pogrzebie z powodu tam pewnych jego zobowiązań. Parę miesięcy później pastor przyleciał do odwiedzić tą żonę, tą wdowę. No i tak rozmawiają i pyta się jej: słuchaj, a powiedz, jak sobie radzisz? Co w ogóle jest teraz? A ona mówi: wiesz, ostatnim życzeniem Billa było, żeby naszemu najstarszemu wnukowi przekazać fotel, żeby to następne pokolenie nauczyło się mieć przynajmniej 15 minut z Jezusem każdego poranka. Zacząłem opowiadać o gnieździe, a potem opowiadałem tą długą historię. Ale wiecie, kiedy usłyszałem tą historię Billa, znaczy to ja zmieniłem jego nazwisko, znaczy jego imię, ale kiedy usłyszałem historię Billa, to wiecie, natychmiast miałem jedno skojarzenie. Kiedy Bill 2 lata po studiach pracował, to Bill przygotował sobie takie wygodne gniazdko. Gniazdko, które nazywało się stabilna praca, kariera w korporacji i zdobywanie więcej pieniędzy, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę. To było jego gniazdko. I kiedy spotkał pastora i pastor mu powiedział, że jest inny sposób życia, że jest sposób życia nie siedzenia i trzymania się kurczowo czegoś, ale że jest inna możliwość życia, że jest możliwość lecenia, wzbijania się w górę. I pamiętacie, Izajasz mówi: ci, którzy czekają na Pana, wzbijają się w górę jak kto? Jak orły. Lecą i się nie męczą, biegną i nie ustają, a Bóg odnawia ich siły. I nawet kiedy są już starcami, mają wystarczająco dużo siły, aby latać. Oczywiście mówię w przenośni. Jakie jest twoje gniazdo? W jakim gnieździe siedzisz? Co jest tą sferą, powiedzmy, wolności, tak się tobie wydaje, albo komfortu, albo wygody? Jeśli myślę o wolności, to mówię o wolności od odpowiedzialności. Wiecie, bo cechą dojrzałego człowieka jest branie odpowiedzialności za siebie i za innych. W innym miejscu, kiedy byśmy czytali wypowiedź Jezusa, to on mówi: jest pewne ziarenko, malutkie, jedno z najmniejszych, to jest ziarenko gorczycy.
ale mówi, kiedy to ziarenko gorczycy wrzuci się do ziemi i ono obumrze i przekształci się w krzak, który wielkością może być równy wielu różnym dużym drzewom, to mówi, z tego malutkiego ziarenka nagle robi się wielkie drzewo, w którym co? Ptaki przylatują i zakładają co? I czują się tam bezpiecznie. Kochani, życie jednego najmniejszego człowieka. Pan Jezus powiedział, jeśli ziarenko nie obumrze, jeśli ja i ty nie obumrzemy i nie pozwolimy, by Jezus wrzucił nas do jakiejś gleby, to pozostaniemy pojedynczym ziarenkiem. Ale jeśli pozwolimy i obumrzemy, i to, co z nas wyrośnie, może dać schronienie wielu, wielu ludziom. Niejedna misja, niejeden kościół, niejeden ośrodek jakiś rehabilitacyjny i tak dalej powstały dlaczego? Dlatego, że ktoś postanowił opuścić swoje wygodne gniazdo i powiedział, nie, koniec. Być może to było dobre do teraz, ale na teraz to już jest dla mnie za małe. Robię krok do przodu. I wiecie, jak ten orzeł znad tej przepaści. Zaczynamy czasami nawet na początku spadać, ale tylko po to, żeby nabrać prędkości, a potem znowu wzbić się do góry. Są ludzie, których teraz mógłbym pokazać palcami, którzy takie życie mieli. I może dlatego dzisiaj go nie ma, ale myślę, jednym z takim jest Henio, o którego żeśmy się modlili. Nie było takiej sytuacji, kiedy byśmy się razem spotkali i żeby Henio mnie nie przytulił. Ktoś, kto opuścił swoje gniazdo, nagle zaczyna żyć innym życiem. To nie jest życie w jednym miejscu, to nie jest życie stateczne. Byłem na ewangelizacji w Dąbrowie, był Henio. Jestem w Ustroniu, jest Henio. Jadę gdzie indziej, spotykam Henia. I tak jak mówiłem na poprzedniej godzinie, kobietom, powiem teraz tobie, jeśli nawet dzisiaj myślisz o sobie, że jesteś do niczego, że nic nie potrafisz, że być może Bóg użyje tamtego czy tamtego, ale na pewno nie mnie, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg pragnie, ma takiego olbrzymie pragnienie właśnie użyć ciebie. Kimkolwiek jesteś dzisiaj. Jest jeden warunek. Nie możesz pozostać w gnieździe. Czymkolwiek to gniazdo twoje jest, ale musisz wziąć, rzucić się być może w przepaść, zaufać Bogu, rozłożyć skrzydła wiary i wtedy zaczniesz szybować. I naprawdę, słuchajcie, nie mówię tutaj tak, żeby powiedzieć, ale wierzę w to głęboko. Każdy z was, jeśli dacie się do dyspozycji Jezusowi i jeśli każdy z was poświęcicie przynajmniej tych 15 minut, a może na początek to jest za dużo dla kogoś, może to będzie 5 minut. Ja pamiętam, jak w 2008 roku, wiecie, będąc pastorem, postanowiłem, że chcę codziennie spotykać się od 6 do 7, jeździłem na 7:30 do pracy, postanowiłem, że od 6 do 7 codziennie będę się spotykał. Być może, że już to nawet tutaj mówiłem. I pamiętam, jak pierwszego dnia przyszedłem o 6, przychodziłem do nas do zboru, było jeszcze ciemno, bo to było wczesną wiosną. I pamiętam, miałem taki długi moment modlitwy, już o wszystko się pomodliłem i nagle patrzę zegarek, 6:07. Wow, Panie, co ja tu jeszcze będę robił 53 minuty? I wiecie, czasami nie robiłem nic, tylko siedziałem. Czasami nasłuchiwałem, może Pan coś powie. Ale wiecie, krok po kroku,
I to małymi kroczkami coś Bóg zaczął robić w moim życiu. Pamiętam, jak byłem w liceum. Po drugiej klasie liceum byłem najmniejszym chłopcem w szkole. Wtedy jeszcze liceum było 4-letnie, więc miałem jeszcze 2 lata. Już byłem po 2 latach, miałem jeszcze 2 lata przed sobą. I ponieważ byłem najmłodszy, nawet na początku 3 klasy byłem mniejszy niż wszyscy pierwszoklasiści. Więc nie było dla nikogo, to było takim zwyczajem, że ludzie podchodzili, wiecie, jeśli to by była moja głowa, to wiecie, dostałem w banie, rozpłakałem się, wszyscy się śmiali. I wiecie, jednego dnia powiedziałem, koniec z tym. Więcej nie pozwolę sobą pomiatać. I wiedziałem, że mój kolega w bloku, w piwnicy ma zrobioną siłownię. Poszedłem na siłownię i praktycznie cały dzień spędziłem na siłowni. Rezultat był taki, że przez następne 2 tygodnie nie mogłem chodzić, nie mogłem się karmić, ale kiedy wieczorem sprawdzałem moje muskuły, to taka galaretka, jaka była rano, taka była po południu. Minęły 2 czy 3 miesiące. Już, że tak powiem, mój organizm doszedł do formy i spotkałem innego kolegę. I kolega mówi, ty, słuchaj, chodź, pójdziemy na sekcję. Zaprosił mnie na pewną sekcję sportową i mówi, wiesz, mówi, ale nie możemy tak rozpocząć na maksa, musimy tak sobie to stopniowo dawkować, tak po trochę, po trochę. A ja sobie to wziąłem po ostatnim doświadczeniu, wziąłem sobie to bardzo do serca i wiecie, większość rzeczy, które chłopcy pozostali robili, ja markowałem. Jak robili pompki, ja udawałem, że pompuję. Jak robili jakieś przysiady, ja udawałem, że robię przysiady. Wiecie, tak, żeby się przypadkiem nie zmęczyć. No i tak się gdzieś tam bujałem przez 3 miesiące, nie? Ale tak zobaczyłem, że jakoś nawet mi idzie tak stopniowo. No i powiedziałem, a to stopniowo będę sobie tak coraz bardziej ćwiczył. I wiecie, kiedy przyszedł koniec czwartej klasy, w ogóle mi nie zależało, w ogóle przez te 2 lata nie sprawdzałem mojego bicepsu i nagle patrzę, kończyłem szkołę 4 jako jeden z lepiej zbudowanych, lepiej wysportowanych chłopaków i już nie było takiego przypadku, że ktoś podchodził i dawał mi w głowę. Systematyczność. Małymi kroczkami, ale do przodu. Tak jak Bill, pamiętacie? On przez całe swoje życie był systematyczny, a ta systematyczność, oczywiście to się ograniczało dla jego czasu. On potem, kiedy już potem był kaznodzieją, kiedy studiował Biblię, to on dużo więcej studiował Biblii, ale dla siebie, dla swojego duchowego wzrostu, dla swojego rozwoju miał te 15 minut każdego ranka. Jak wygląda w twoim gnieździe? Spotykasz się z Jezusem? Spędzasz z Nim czas? Służysz Jezusowi? Może ktoś ci mówi, wiesz, chodź, pójdziemy, zapraszam cię na... Zapraszam cię na spotkanie modlitewne. A ty mówisz, wiesz, poszedłbym, ale wiesz, obiecałem żonie, że jej pomogę. A potem siedzisz w domu i pilot. Pierwszy, drugi, TVP, TVN i jakieś tam inne. Co jest, czy w twoim gnieździe, w którym jesteś teraz, najważniejsze dla ciebie to jest spotkać się z Jezusem? Dlatego jeśli tak nie jest, to cię zapraszam do tego, żebyś wyskoczył z gniazda. To jest tak proste, a z drugiej strony tak trudne do zrobienia, prawda? I chcę ci powiedzieć, że jeśli to zrobisz, to za pół roku ludzie wokół ciebie będą mówić, wiesz, ja go nie poznaję. On jest dzisiaj innym człowiekiem. Naprawdę.
To jest tak, jak gdybyś dzisiaj, ja wiecie, ja oglądam takie każdego tygodnia 2-3 takie motywacyjne wykłady oglądam. Nie chrześcijańskie, takie zwykłe. I ostatnio oglądałem taki 20-minutowy reportaż na YouTubie o pewnym chłopaku. Miał 13 lat. Chorowity, taki chudzielec i taki do niczego. Słuchajcie, po roku czasu, wiecie co to jest workout? Takie, na przykład jest słupek i gość robi chorągiewkę, czyli trzyma się dwoma rękami i ciało ma prostopadle do ziemi. Tak? Jeśli ktoś chcecie zobaczyć, ile to kosztuje, to spróbujcie zrobić. To gwarantuję wam, że dwóch nóg nie oderwiecie od ziemi, a co dopiero, żeby zrobić chorągiewkę. Albo wiele innych ćwiczeń. I niesamowicie zmotywował mnie ten chłopak, który w ciągu 6 miesięcy regularnego ćwiczenia robi takie rzeczy po pół roku, że się w głowie nie mieści. I wszyscy dookoła, włącznie z jego mamą, z jego ciotką i innymi tam nauczycielkami, dziwią się, jak to jest możliwe, że z takiego chłopaka po pół roku jest całkiem inny człowiek. Już nie mówię tylko, wiecie, systematyczność ciągnie za sobą odpowiedzialność. To nie jest tylko to, że on zaczął robić chorągiewkę i różne inne ćwiczenia fizyczne. Chłopak zaczął po sobie w domu sprzątać. Nikt mu nie mówił. Niewierzący chłopak. Ja patrzę na moje siostry tutaj, które są Romkami. I zakochałem się w Romach 2 tygodnie temu. Naprawdę. I jak byliśmy i jak rozmawialiśmy, ja miałem po spotkaniu, jak rozmawialiśmy, to podchodzi do mnie taki pierwszy nawrócony Rom tam w szaflarach. Nie wiem, może go znacie. Chyba Marek ma na imię. I podchodzi do mnie i mówi, tak, bracie, mówi, chcę ci coś powiedzieć. A jego żona, jak się nawróciła, to on ją tam systematycznie młócił, wiecie, i no, gehennę przeszła kobieta. Ale on podchodzi do mnie i mówi, bracie, chciałem ci coś powiedzieć. I ja wierzę, że nagramy jego świadectwo. Mówi, wiesz, mówi, ostatnio Jezus mi coś pokazał. Mówi, Jezus mi pokazał, że jak szedł na krzyż, to nie upierał się, że ma rację. Że musi postawić na swoim. I ja sobie to tak zacząłem rozmyślać i wiesz, i nagle zobaczyłem, że ja nie jestem w ogóle podobny do Jezusa. Że u mnie w domu to ja zawsze muszę być tym, który ma rację. Nikt z ludzi mu tego nie powiedział. Nagle przychodzi, mówi, wiesz, modlę się, żeby się nie odzywać wtedy, kiedy do tej pory zwykle darłem się na innych, mimo że kocham Jezusa, żeby udowodnić, że mam rację. Widzicie? Dla niego, mimo że był wierzącym, był w pewnym gnieździe. Wiecie, jak się nazywało jego gniazdo? Ja mam zawsze rację. I dlatego co zrobił? Opuścił to gniazdo. I powiedział, ja już teraz nie chcę mieć zawsze racji. Ja już teraz chcę latać razem z Panem, a nie wrzeszczeć po wszystkich dookoła, że mam rację i dochodzić swoich racji. Jak żeśmy się zaczęli ściskać, powiem wam, nie było końca ściskaniu. Opowiem wam jeszcze jedną historię na koniec. Prawdziwą historię. Historię, która miała miejsce na początku lat 40. ubiegłego wieku. Czyli, no jak dobrze ktoś pomyśli, no to parędziesiąt lat temu, tak? 75 lat temu. Otóż w Stanach w latach 40. był taki boom na podróżujących ewangelistów i jednym z takich głównych ewangelistów był Billy Graham. Myślę, że wielu z was słyszeliście. I Billy Graham przyjechał do Los Angeles i miał tygodniową ewangelizację. A wtedy w Los Angeles mieszkał pewien bardzo znany muzyk, który w epoce przed Presleyowską
przed Elvisem Presleyem był jednym z najbardziej znanych muzyków. Jedną z największych karier mu wróżono. Ale ten, zapomniałem jego nazwiska, bo nie zapisałem sobie. Ale ten muzyk, bardzo sławny, śpiewający piosenki, grający z gitarą, taki prototyp, wiecie, Elvisa Presleya późniejszego, miał wierzącą żonę. I ta żona zaprosiła go na spotkania ewangelizacyjne Billy Grahama. A w dodatku, ponieważ ona była z tych kobiet, które służą Jezusowi, zawsze go ciągnęła i siadali w pierwszym rzędzie. Zaraz, że widzieli się oko w oko, tak wiecie, wzrok w wzrok, ten jej mąż z Billy Grahamem. I oni przez cały tydzień przychodzili. Ale temu piosenkarzowi Boże sprawy, wiecie, w ogóle nie zależało mu na Bogu. Ale żeby się pokazać, że popiera tą dobrą rzecz, w czasach, kiedy wszyscy wrzucali ćwierć dolarówki, czyli 25 centów albo 10 centów, on każdego dnia na tacę kładł 10-dolarowy banknot. Nikt nie dawał tyle na tacę, co on. Wiecie, kiedy poszedł w niedzielę na ostatnie spotkanie ewangelizacyjne, usiadł, zaczął się wachlować, mówi, no, nareszcie ostatnie spotkanie. A tu nagle wchodzi Billy Graham i mówi tak, słuchajcie, ponieważ w Los Angeles jest takie duże otwarcie na Ewangelię, przedłużamy ewangelizację o następny tydzień albo o następne 2 tygodnie. Możecie sobie wyobrazić, jak ten człowiek nagle był z powrotem zmartwiony. I kiedy przyszedł poniedziałek, jego żona mówi, chodź, idziemy na ewangelizację. Pierwszy raz się zbuntował, powiedział, nie, to nie jest dla mnie, ja nie idę. W poniedziałek nie poszedł, we wtorek nie poszedł, w środę nie poszedł, w czwartek nie poszedł. W piątek po południu siedzi w domu i zmaga się. Wiecie, sam ze sobą. I cały piątek po południu się zmaga i zmaga i zmaga. I tak naprawdę nie wie, co zrobić. I w końcu, bo gdzieś było bardzo późno w nocy, zbiera się. Żona się pyta, gdzie idziesz? A on mówi, jadę do hotelu, gdzie Bill nocuje, idę z nim pogadać. Ona mówi, przestań coś, ty popatrz, jaka jest pora. On mówi, jadę do Billa, muszę z nim pogadać. No i dojechał do hotelu, puka do drzwi hotelowych, otwiera mu taki, wiecie, zaspany Billy i pyta się, o co chodzi? On mówi, muszę z tobą pogadać, muszę przyjąć Jezusa jako Zbawiciela. A Billy mówi, nie. Nie. Mówi, jak to nie? I otwiera drzwi, wchodzi do pokoju, siada przy stoliku tam, wiecie, i mówi, inaczej stąd nie wyjdę, muszę przyjąć Jezusa jako Zbawiciela. A Billy mówi, nie. Jak to nie? Mówi, to ty, całe tłumy na stadionie wychodzą do przodu i ty o wszystkich się modlisz, a o mnie się nie pomodlisz? I Billy zaczął z nim rozmawiać. I po półtorej godzinie ten człowiek przyjął Jezusa, ale jako swojego Pana. Wiecie dlaczego? Billy wiedział, że ten człowiek chciał uregulować tylko niejako swój bilet do nieba. Ale Billy gdzieś tam wyczuwał, że on nie jest gotowy pójść za Jezusem. Po godzinie i pół ten człowiek powiedział, idę za Jezusem na 100%. I zrezygnował ze swojej kariery. Zaangażował się w służbę Billy Grahama najpierw, potem otworzył swoją służbę i Bóg w sposób niesamowity go użył. Takiego, wiecie, piosenkarza, takiego rockmana, takiego, który lubiał tylko, wiecie, powojenne motory, które były bardzo popularne wtedy, przestrzeń, wiatr we włosach i sobie po prostu jeździć.
Ale kiedy po półtorej godziny rozmowy z Billy Grahamem oddał swoje życie i kiedy ja czytałem tą historię niedawno, to pomyślałem, o, kolejna ilustracja do tego, żeby pokazać, że ktoś musiał opuścić swoje gniazdo. Jemu było bardzo wygodnie w tym gnieździe. Miał kasę, miał sławę, już był ożeniony, już miał żonę, ale w jaki sposób był zamknięty w pewnym gnieździe. I znowu zadam ci jeszcze raz to pytanie. W jakim gnieździe jesteś? Co powinieneś pozostawić, a do czego powinieneś skoczyć? To jest odpowiedź, którą sam dla siebie musisz udzielić. To nie jest odpowiedź dla mnie, czy tutaj dla liderów. Czy to jest to pierwsze gniazdo, z którego masz wyskoczyć, czyli opuścić rodziców? Czy to jest jakieś kolejne gniazdo? To jest między tobą i Bogiem.